Cześć, z tej strony Iwona. Jak może wiecie, pozbyłam się altumów, które bardzo lubiłam, no ale o nich jest poprzedni filmik. No i... Ojejku, jaka ta woda zmącona, ale już mówię czemu, bo dzisiaj się tu trochę działo. I jestem szczęśliwą posiadaczką takich oto piękności. Spójrzcie na te pinoje. No po prostu mnie zamurowało, jak on tu teraz pozuje. Czy nie piękny? Nie patrzcie na dziurawą roślinę, patrzcie na tego pinoja. Kurde. Takich piękności mamy tutaj 6. Patrzę sobie, co będą wyprawiały. One już się tutaj zadomowiły. Są od kilku godzin. No, niewielu, ale od kilku. Na początku były zbite w gromadkę i troszeczkę takie zaniepokojone, ale po godzinie zebrały się w stado, dały wycisk wspólnie tej tutaj widocznej kosiarce. Potem pogoniły kiryski, potem jeszcze sprawdziły, co to jest taki sobie tutaj zbrojniczek, który, o, właśnie teraz znowu, tak, bo one są ciekawskie, one nie były z innymi rybami i patrzcie, jaka socjalizacja następuje. Normalnie czuję się jak w przedszkolu, że mam takie fajne maluchy, które sobie tutaj świrują. Zaraz będą jadły, to będzie ich pierwsze karmienie dzisiaj przeze mnie. Dostaną szklarkę, bo ich pan, któremu bardzo serdecznie dziękuję za te śliczności, ich pan ich nigdy szklarką nie karmił i jestem bardzo ciekawa, jak one ten pokarm przyjmą. Patrzcie, jakie one są zadziory. One są niesamowite, że po prostu, że taką kosiarkę, która sama w sobie różnie potrafi się zachować, że one taką kosiarkę gonią. Nie wiem, co tu się będzie działo. Podejrzewam, że jakby tu jeszcze były te altumy kilka dni, to też by wycisk dostały od tego pinojka. O, tak, tak, pogonią, pogoniłeś ją. Tak, to twój domek nowy i nikt ci tu nie może przeszkadzać, pewnie. On musi pokazać, kto tu rządzi. No, no i zaczęły szukać sobie jedzonka, poskubały roślinek, poskubały sobie jakichś tam śmietków, przeatakował ampularię. No i dobra, słuchajcie, w takim razie wyłączam się na moment i podajemy szklarkę. A zresztą w sumie to po co się mam wyłączać? Tutaj sobie ładnie skierujemy na przybliżenie. I zobaczymy ich reakcję. Podejrzewam, że za jakiś czas to one na sam... Znaczy i tak jak już wsadzam rękę, to one płyną. Widać, że to są oswojone bardzo rybki. Dobra, na razie dwie kosteczki. I sobie tutaj będziemy machać. Dobra, trochę tu. Kurczę, no, Kamila, nie dzwoń teraz, błagam, bo ja nagrywam film. Przykro mi, potem cię przeproszę. No i dobra. Wrzucane i zobaczymy, co będzie się działo. Gabcie patrzą i nie wiedzą, o co chodzi. Aha, aha. Oho, dobre. O, jakie dobre. Patrzcie, jak smakuje. Tak. Nie, one są niesamowite. No, normalnie powiem szczerze, najpiękniejsze ryby, jakie widziałam w życiu. Śliczną się. Musiałam sobie opłukać ręce po tej szklarce, ale już jestem. No i patrzcie, jak zajadają. No, znów telefon. No. No i powiem Wam, że ja tak zawsze
mam, że jak już zobaczę, że ryba je, to wiem, że już wszystko będzie z nią w porządku, że ona już się zaaklimatyzowała, że ona zaakceptowała nowe warunki, że są odpowiednie parametry, jeżeli ona ma apetyt, jeżeli ona wcina tak jak teraz te pinoicie śliczne wcinają szklarkę. No, jestem bardzo szczęśliwa z tych rybek i bardzo szczęśliwa, że jedzą i bardzo szczęśliwa, że są takie ładne. O. Dziś tylko o nich film, od razu mówię, bo jestem nakręcona. Ewentualnie mogę tylko wspomnieć dwa słowa, jeżeli ktoś ogląda, a w połowie filmu to różnie to bywa, że słuchajcie, nie wkręcajcie mnie w żadne tam, że ten mi zabierze suba, bo ja skomentowałam tam komuś, a ten w tą stronę, w tamtą. Ja się nie bawię w żadne gierki, w żadne tego typu rzeczy. Ja się bawię w akwarystykę. I nie, nie. No i tyle. I tyle w temacie. I temat zamykam. I obserwujemy dalej, jak sobie jedzą. Ten tu, ten tu. Ten tu. To jest bardzo fajne uczucie, słuchajcie, mieć nowe ryby. I ja to strasznie przeżywam. Ale trzeszczy ten statyw. Ja to strasznie przeżywam. Zróbcie coś z tymi kosiarkami. Kto chce, niech się zgłosi, bo one mi tu zaburzają wszystko. Nie dość, że mi zeżerają roślinę straszliwie. Wiem, że się ciągle odgrażam, że coś z nimi zrobię, ale jakoś nie jestem w stanie ich odłowić. No, świrują. A ja tu chcę mieć ciszę i spokój i dominującymi rybkami. Proszę bardzo, będą te pinojki. Jaka płeć jeszcze nie wiem, nie przyglądałam im się aż tak. Pewnie wytrawny hodowca już by wiedział, co to jest. Ja szczerze nawet nie zwróciłam uwagi, a poza tym ja nie potrzebuję ryb po to, żeby je rozmnażać. Ja potrzebuję ryby po to, żeby one cieszyły moje oko, żeby mi się podobały, żeby były fajne. Dla mnie jest najważniejsze, że są takie, jakie wymarzyłam, że są zdrowe i słuchajcie, wiecie co? Myślę, że to są godni następcy, patrząc na nie, na ich płetwy, na ich kształty, na ich kolory. To są godni następcy altumów. To już świrowanie zbrojników, grubaś na samicę. O, widzicie, jak sobie chwycił fajnie szklareczkę. No, pokaż jeszcze ty się tutaj. No, cudo. Także z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować znakomitemu hodowcy, którego niedawno poznałam, który też zdaje się być bardzo sympatycznym, otwartym i naprawdę fajnym, a co najważniejsze, normalnym człowiekiem. Czyli dziękuję Ci, Rafale, za te piękne ryby. Gratuluję Ci, że coś takiego stworzyłeś, że takie ryby masz u siebie w hodowli. I po prostu bardzo, bardzo serdecznie Ci z tego miejsca dziękuję. Przepraszam za mojego syna, który jest wciągnięty w grę tam za ścianą, ale nie będę nagrywała od nowa filmu, trudno. To tylko dziecko zdarza się przeklnąć, no niestety, bywa i tak. Zatem, kochani, nie mogę się nacieszyć z Pinoi. Nie mogę się nacieszyć w ogóle ze wszystkiego dzisiaj, bo jakoś tak fajnie z tymi rybkami wyszło. Dziękuję Ci, Rafale, za miłą wizytę. Dziękuję Ci za ryby. A do wszystkich innych. Aha, i jeszcze słuchajcie. Rafał, nie będę mówiła nazwiska, bo to nieładnie. Powiedział mi, że szklarka, jeżeli po rozmrożeniu jest biała, to znaczy, że ona była zamrażana jako już martwa. No, i tak sobie patrzę, że nie zwróciłam uwagi, ale teraz patrzę, że faktycznie w większości ta szklarka jest biała. No i tyle. No, zatem wszystkim przysyłam pozytywne jakieś wibracje, wszyscy głowa do góry. Smutno mi, że dwie osoby przestały nagrywać. Pozdrawiam Cię, Kuba, jeżeli oglądasz w ogóle kanał. Pozdrawiam Piotrka. To były naprawdę małe, nowe kanały, ale jakoś mi tak ujęły moje serce,
I ja też lubię, jak człowiek ma fajny, miły, cichy, spokojny głos, ciepły, a to byli właśnie tacy ludzie i strasznie mi szkoda, jeżeli ktoś usuwa filmy albo przestaje nagrywać. Pozdrawiam serdecznie moją dobrą duszę, moją Małgosię Wątor. Bardzo, bardzo Ci, Małgosiu, dziękuję. Bez Ciebie bym nie robiła na pewno tego, co robię. Zapraszam do subskrypcji i do następnego razu. Trzymajcie kciuki za moje pinojki. Pa!